Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną bardzo ciekawą historią. Będę Wam opowiadać o pierwszej żonie Romana Polańskiego. Kobiecie o niesamowitej urodzie. Ja jak sama ją zobaczyłam, to byłam naprawdę bardzo zauroczona. No i faktycznie zauroczonych nią było dużo więcej osób niż tylko ja, ponieważ aktorka miała naprawdę szansę na niesamowitą międzynarodową karierę. Podbiła Polskę bardzo szybko, mimo że nie miała wykształcenia teatralnego. A oprócz tego później bardzo szybko podbijała również za granicę. No i jej życie, jeśli chodzi o mężczyzn, również było bardzo bujne, więc myślę, że będzie to historia właśnie z cyklu Takie lubimy, więc zaczynajmy. Pochodząca z Patrowa koło Gostynia, Barbara Kwiatkowska urodziła się 1 czerwca 1940 roku. Jak mówił później o niej Roman Polański, pochodziła ze wsi i miała prawdziwe, solidne chłopskie zasady. Nazywana była również wstydliwą pięknością, chociaż jak się później okaże, do końca taka wstydliwa to ona nie była. Niemcy odebrali jej rodzinie gospodarstwo, dlatego rodzina musiała się przeprowadzać, no i później bardzo ciężko pracować. Rodzice i czwórka dzieci trafili do obozu przejściowego na terenie Rzeszy. Przetrwali to, ponieważ jakaś Niemka zlitowała się nad nimi i wzięła do siebie jako tanią siłę roboczą. Po wojnie Kwiatkowscy wrócili do Polski, a u ich córki oprócz niesamowitej urody objawiał się także talent, w związku z czym od razu została zapisana do zespołu pieśni i tańca z Kolimów, gdzie z sukcesami występowała. Uczyła się także w warszawskiej szkole baletowej. No i właśnie to jest jedna z tych karier, które nie potrzebowały szkoły, ani dyplomu, ani papieru do potwierdzenia tego, że jak najbardziej ten talent tam drzemie. Ponieważ Barbara swoją urodą, no i właśnie tą delikatnością, a także niesamowitą umiejętnością gry, bardzo szybko zaczęła robić karierę, jeszcze wyprzedzając mocno wiekiem koleżanki, które dopiero uczyły się w szkole teatralnej. Aktorka zadebiutowała w filmie Ewa chce spać, miała wówczas 17 lat. Tę rolę dostała dzięki wygranej w konkursie Piękne dziewczyny na ekrany. Jak widzicie, w tamtych czasach sporo było takich talent show, tylko że to były trochę konkursy na mniejszą skalę, ale to już któraś aktorka, o której mówię, że tym sposobem właśnie dostała się do filmu. Udany debiut ze Stanisławem Mikulskim u boku sprawił, że 18-latka z miejsca stała się gwiazdą. I to taką gwiazdą, za którą szaleli wszyscy. Właściwie uwielbiali ją i kobiety, i mężczyźni, i we wszystkich klasach społecznych. Oczywiście od razu dzięki tej urodzie po raz kolejny mamy porównanie. To już jest któraś Bridget Bardot, o której powiem, ale faktycznie Barbarę do Bridget często porównywano. Roman Polański był biednym studentem, kiedy ją wypatrzył. Studiował reżyserię. No i oczywiście nie było tutaj tak łatwo, bo często właśnie tak jest, że ta miłość spada na jedną stronę, a na drugą nie tak bardzo. Ale faktycznie Roman powiedział, że kiedy tylko ją zobaczył, od razu oniemiał. No i wielu osobom się wydaje, że to Roman był takim bawidamkiem, miał 3 żony na koncie. A tu się okazuje, że Roman nigdy żadnej ze swoich żon nie porzucił. Była jedną z najpiękniejszych dziewczyn, jakie kiedykolwiek widziały. Ciemna szatynka, prawie brunetka, miała twarz o wykroju migdała. Wspaniałe długie rzęsy, zadarty nosek i gibkie, jędrne ciało. Jak na 18-latkę była podobno dość zamknięta w sobie i nie od razu traktowała Polańskiego jako kandydata na kogokolwiek, a co dopiero na męża. Ponoć romansowała wtedy z jednym z reżyserów. No i sprawa była nieprzyjemna, bo facet miał żonę, dzieci. No i oczywiście wszyscy wiedzieli, że jest zajęty, a tutaj trafiła się ta miłość. Jak to mówi jedna z moich przyjaciółek, jak miłość spadnie, to... No i tak tutaj było, ale Polański był obok, wpadł do friendzone i wtedy musiał cały czas być przy Barbarze po to, żeby pocieszać ją, wycierać jej łzy. No ale jak często bywa w takich przypadkach, skończyło się to pewnego wieczora w łóżku. Polański wtedy ponoć już wpadł jak śliwka w kompot. Powiedział, że nigdy w życiu nie widział nic piękniejszego niż jego przyszła żona o poranku. Napawając wzrok widokiem nieskazitelnych pleców stojącej przed oknem Barbary, czułem się panem świata, pisał po latach. Takich trzeba facetów sobie brać. Przecież wszystkie wiemy, jak wyglądamy z rana. No ale z drugiej strony wycofuję swoje słowa, bo potem zaraz czytamy, że Polański jednak lubił skoczyć w bok i nawet ta wielka miłość mu w tym nie przeszkadzała. Ale
Barbara nie pozostawała mu dłużna. Sypiała ponoć z Lechem Zachorskim, znanym wówczas grafikiem. Jednak para wybaczyła sobie romanse, a jak na tamte czasy przystało, bardziej Roman wybaczył swojej żonie, bo to oczywiście, wiecie, kobiety zdrada to było, przecież kobiety nie zdradzają, to było coś niesamowitego. No a Roman był taki zakochany, że postanowił zaciągnąć Barbarę przez ślubny kobierzec. No i pobrali się, a podobno impreza była taka gruba, że interweniowała milicja, którą Barbara za to ubłagała wódeczką, żeby większego szumu z tego nie robić. Natomiast Barbara miała dobrze z Romanem, bo zapowiadał się już na niezłego reżysera, no i bardzo często angażowała, także polecał swoją narzeczoną i żonę. Jeszcze przed ślubem zaangażował ją w swoim dyplomowym filmie, Gdy spadają anioły. Później namówił Andrzeja Munka, by obsadził ją w Zezowatym Szczęściu. Zezowate Szczęście było niesamowitym hitem, chociaż akurat w Cannes przeszło bez echa, ale to nie znaczy, że Barbara nie miała zrobić kariery we Francji. Barbara sama mówiła, że bardzo dobrze jej było z Polańskim, nigdy się z nim nie nudziła, ale mężczyzna bardzo zakochany, bardzo był też zaborczy. Wnikł w jej życie tak, że wypełniał podobno każdy kąt, a znajomi śmiali się, że kochał ją tak bardzo, że chciał właściwie wyreżyserować jej karierę, ale i w ogóle całe życie. Ale tak jak Wam mówiłam, Francja już ją trochę znała. Wzięła też w Wiedniu udział w festiwalu młodzieży i tam wypatrzył ją francuski reżyser. Ponoć postanowił ją zaangażować w swoim filmie i zadzwonił do Polańskiego, a ten mu po francusku próbował powiedzieć, że nie mówi ona po francusku ani słowa, ale reżyser zrozumiał, że mówi świetnie, no i tak właśnie Barbara dostała rolę w francuskim kinie. Komedia Tysięczne oko nie była wprawdzie zbyt uznana i szybko przeszła w zapomnienie, ale dla Kwiatkowskiej okazała się przepustką do kolejnych produkcji. Na przykład do filmu Co za radość żyć. Za ten film gaża była tak pokaźna, że Polański postanowił zaszaleć i kupił sobie czerwoną furę, a dokładnie kabrioleta Mercedesa 190 SL. Jeśli coś źle wymówiłam, to sorry, nie znam się na samochodach. Polański po latach później powiedział, że tak naprawdę ten samochód to było wszystko, co później zostało z jego małżeństwa. A to dlatego, że reżyser wyjechał na Mazury kręcić swój bardzo przełomowy film Nóż w wodzie, za który przecież później dostał nominację do Oscara i który już zdecydowanie otworzył mu drogę do Hollywood. Kwiatkowska przebywała wtedy w Rzymie, no i mąż próbował się do niej dodzwonić, ale ona za bardzo na kontakty z nim nie miała chęci. I tutaj wiele osób mówiło, że to dlatego, że już romansowała. Ale okazało się, że nie do końca, ponieważ Polański miał bardzo imprezowy styl życia, który nie do końca pasował jego żonie. Wspominała, że kiedy była chora, przyjechał ją odwiedzić razem z kumplem. Imprezowali do późna, dodatkowo sprowadzali gości. Ona bardzo źle się czuła i stwierdziła, że to chyba nie jest dla niej. Na planie filmu Riffy Fifi w Tokio Kwiatkowska, występująca już wówczas pod łatwiejszym do wymówienia pseudonimem Las, poznała niemiecko-austriackiego aktora Karl-Heinza Bluma. To dla niego ostatecznie rzuciła Polańskiego, a później została jego żoną. W pożegnalnym liście napisała, że chce mieć męża, na którym może polegać, dzieci i normalne, spokojne życie. Blum już był w Niemczech bardzo dużą gwiazdą, można powiedzieć wręcz, że ikoną. Aktorka pozostawała przy nim zawsze w jego cieniu, ale wiele osób też mówi, że nie do końca o to chodziło, ale również o to, że została matką i później już nie zabiegała o rolę, a chciała głównie skupić się na właśnie tym życiu rodzinnym, którego tak bardzo pragnęła, a którego nie widziała u boku Romana Polańskiego. Skończyło się to tym, że od połowy lat 60. grywała już naprawdę bardzo niewiele. Z biegiem czasu ponoć jej mąż stawał się też coraz bardziej zazdrosny i coraz bardziej chciał kontrolować żonę, a jak wiemy, z pierwszego małżeństwa kobieta bardzo tego nie lubiła. Jak już Wam wspomniałam, para miała córkę Katrinę, urodzoną w 1964 roku, która zresztą do dziś jest uznaną w Austrii aktorką. Sama po latach wspominała swoje dzieciństwo jako bardzo udane.
choć przyznała, że czasem jej mama zbyt ekscentrycznie ubierała się, odbierając ją ze szkoły. Córka najpierw była oczywiście oczkiem w głowie tatusia, jednak później para zdecydowała się na separację, jednak Katrina zamieszkała z matką. Trzeba jednak przyznać, że mimo że aktorka nie mieszkała w Polsce, bardzo kochała kraj i marzyła o tym, żeby na starość tutaj wrócić. Trzeba też przyznać, że kiedy w Polsce wybuchł stan wojenny, bardzo angażowała się w nasze sprawy. Organizowała w RFN pomoc dla kraju, poparła Solidarność, współpracowała z rozgłośnią polską Radia Wolna Europa w Monachium. W tym czasie w domu Kwiatkowskiej naprawdę bywały bardzo popularne z Polski osoby, właściwie śmietanka artystyczna polskiego kina. Między innymi Andrzej Wajda, Agnieszka Osiecka, Andrzej Szczypiorski czy też Jacek Kaczmarski. Aktorka już wtedy mieszkała z młodszym o 5 lat od siebie muzykiem jazzowym Leszkiem Żądło, który do końca życia okazał się być jej miłością. Niestety później przyszła bardzo smutna wiadomość. Okazało się, że Kwiatkowska choruje na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Lekarze dawali jej 10 lat życia. Aktorka przeżyła niestety tylko 6. Chcieliśmy przenieść się do Krakowa. Basia miała tam wystąpić w kolejnym filmie, mówił później Leszek. Aktorka zmarła niestety podczas koncertu jazzowego. Dlatego też dla wielu osób jej śmierć była dużym zaskoczeniem. Na szczęście jej córka mówiła później, że zdążyły sobie powiedzieć wszystko i że tak naprawdę przez te lata, które już wiedzieli, że jest chora, zdążyła się pożegnać z mamą. Żałowała tylko zarówno ona, jak i Leszek tego, że aktorka nie zdążyła wrócić do ukochanej ojczyzny. Udało jej się to dopiero po śmierci, ale nie bez problemów, ponieważ urna z prochami aktorki zaginęła w drodze z Niemiec. Była poszukiwana przez właściwie wszystkie władze i instytucje, które mogły się przyczynić do pomocy w odnalezieniu jej prochów. W poszukiwania zaangażowany był Urząd Ochrony Państwa, Policja, Poczta, Linie Lotnicze. Ostatecznie urnę udało się odnaleźć w Urzędzie Celnym w Bytomiu. Aktorka spoczęła w Alei Zasłużonych na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Roman Polański, który był tak zakochany w aktorce, po latach stwierdził, że do tej pory uważa, że była jego najpiękniejszym trofeum. Sam później, jak dobrze wiecie, dwukrotnie był żonaty. Drugą jego żoną była Sharon Tate, o której zrobiłam również odcinek, a dokładnie odcinek o jej morderstwie, więc zapraszam Was do karty. A teraz Roman Polański już od wielu lat jest żonaty z Emmanuelle Senie, aktorką, która również występowała w jego filmach. Na dziś to już wszystko. Jestem ciekawa, czy wiedzieliście o urodzie tej niesamowitej aktorki i o tym, jak dużą popularność poza granicami naszego kraju miała. Jestem ciekawa również, jakie tematy powinnam według Was wziąć na tapet w przyszłości. Dajcie mi znać, a my widzimy się tutaj, no i oczywiście na Instagramie, gdzie też mogę sobie z Wami pogadać i chętnie to uczynię. Także do zobaczenia i tu, i tam. Trzymajcie się, pa!